Jak w każdy czwartek o tej porze, interwencje w studiu Beata Bartman. Witaj. Dzień dobry. Dziś wróciłaś do sprawy, o której już mówiliśmy w aktualnościach. Tak, problem dotyczy mieszkańców domów położonych wzdłuż odcinka autostrady A4 Rzeszów-Jarosław. Po tym jak 5 lat temu minister środowiska podwyższył dopuszczalne normy hałasu, na tym nowym odcinku tylko w niektórych miejscach stanęły ekrany dźwiękochłonne. Proszę zobaczyć, jak żyje się tam, gdzie tych ekranów nie ma. Gniewczyna Łańcucka koło Przeworska. Między innymi tu problemem jest hałas z autostrady. W każdym pomieszczeniu, w którym przebywamy w domu, słychać huk, hałas i po prostu już rok czasu jakoś nie możemy się przyzwyczaić. Pamiętam ten dzień otwarcia autostrady. To była tragedia. Tragedia i później codziennie to tylko było gorzej. Właściciele tego gospodarstwa kiedyś przed domem mieli piękny ogród, w którym spędzali wolny czas. Wiedzieli, że droga musi powstać. Nie spodziewali się, że zostaną bez ochrony od huku, który, jak twierdzą, nie daje normalnie żyć. W nocy nie można zaspać. Mamy w domu wnuczkę, która ma 3 lata. Co chwila się budzi. Tę osobę, która podpisała tak lekką ręką tę ustawę zwiększającą te normy, ja bym tutaj nie na tydzień, nie na miesiąc, na 3 dni. Po prostu, żeby ona tutaj sobie przyjechała, pomieszkała, była w dzień, była w nocy. Z powodu braku ekranów jest głośno, na posesję położoną poniżej przedostają się też zanieczyszczenia z drogi. Tutaj, gdzie sypią solą i tym pyłkiem, to wiatr niesie w kierunku drzew i wszystko jest wyschnięte. To są właśnie drzewka przy samej autostradzie, które w odległości 2 kilometrów, które sprawdzałem, są wszystkie wyschnięte. Nie ma ani jednego drzewka, które by żyło. Poszło na to kupę pieniędzy, tak samo. Ktoś po prostu to zaprojektował, nasadzenie zieleń, ale te drzewa na nic się nie przydadzą, bo to jest wszystko wyschnięte. Takich domów położonych wzdłuż ruchliwej trasy, a nie osłoniętych ekranami na odcinku autostrady A4 Rzeszów-Jarosław są dziesiątki. Ten w Krzemienicy koło Łańcuta położony jest zaledwie 20 metrów od drogi. Ekrany są, ale na zbyt krótkim odcinku, więc nie spełniają swej funkcji. Moja rodzina liczy 5 osób. Ja, mąż, 3 dzieci uczących się, więc mają pokoje tutaj właśnie, jak Państwo widzicie, okna są z kierunku południowego, zachodniego. Ja, żeby móc jakoś odpocząć w nocy i zasnąć, to muszę uszy zatykać stoperami. Jak się zrobi cieplej, trzeba otworzyć okno w nocy, bo jest gorąco i jest potężny huk. Dziecko się uczy tutaj huku, można powiedzieć, tak? Generalna Dyrekcja Dróg wyjaśnia, że realizując inwestycje nie mogła postawić ekranów tam, gdzie oczekują tego mieszkańcy. Ekrany są budowane wszędzie tam, gdzie są przekroczone normy hałasu. Normy hałasu zostały określone rozporządzeniem ministra środowiska. W 2012 roku zostały określone 2 poziomy hałasu, czyli 56 dB dla pory nocnej i 61 dla pory dziennej. Cały czas czekamy, że ktoś wreszcie się nami zajmie, zainteresuje, że to jest naprawdę problem. Naprawdę problem. Skoro jest taki hałas, dlaczego zaostrzono te przepisy? Więc przed 2012 rokiem w Polsce obowiązywały przepisy i normy, które były bardziej rygorystyczne niż w wielu krajach zachodniej Europy, na przykład w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. I w okresie takiego dużego budowlanego boomu przed Euro 2012, gdy budowano bardzo dużo dróg, w efekcie te ekrany stawiano w wielu miejscach, gdzie nie było to potrzebne. To się później okazało, wykazały to raporty NIK-u i to możemy też obserwować często jadąc autostradami, że te ekrany stoją przy wolnych przestrzeniach, prawda, w lasach, przy polach. To narażało Skarb Państwa na ogromne straty. Dlatego ta decyzja ówczesnego rządu, ówczesnego ministra o obniżeniu tych norm. Czy zostały zmienione dobrze? Jak widzimy z materiału, no raczej nie. Są to normy, które są niezgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Czy jest szansa, że ta sytuacja się zmieni? Można powiedzieć, że mieszkańcy tego odcinka autostrady Rzeszów-Jarosław mieli pecha, dlatego że ten odcinek został wybudowany z opóźnieniem, z największym opóźnieniem. Miał być gotowy na Euro 2012, powstał 4 lata po terminie, no i właśnie w efekcie
powstał zgodnie z tymi już nowymi normami. Tam w miejscach nawet, gdzie jest bardzo duży hałas, co miałam okazję sama sprawdzić, ekranów nie ma, a na odcinku na przykład Rzeszowa do Dębicy te ekrany są. Jakie są teraz szanse? Mieszkańcy właśnie tego odcinka, sąsiedzi autostrady, przyjechali niedawno do Rzeszowa, przyszli w takim głośnym proteście, tutaj spod siedziby zresztą naszej telewizji, pod Urząd Wojewódzki, pod Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, domagając się zmiany tych norm. Liczą, że zostaną usłyszeni i liczą, że mieszkańcy Rzeszowa, Podkarpacia włączą się do ich akcji, bo od pewnego czasu trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą zmiany przepisów. Prowadzi ją Stowarzyszenie Wiedzy i Rozwoju Kopernik z siedzibą w Czarnej, więc każda osoba, która chciałaby się podpisać, może to zrobić. Ale oczywiście tu wszystko będzie zależało od posłów, od tych, którzy decydują o prawie, o przepisach. I mam oni już interweniują. Właśnie mam pierwsze takie deklaracje. Rozmawiałam o tym z posłami, usłyszałam jedno takie zapewnienie o zainteresowaniu się tą sprawą. Proszę posłuchać. Niezwłocznie tym się zainteresuję, jak pozyskam wszystkie materiały związane z tą sprawą i proszę mieszkańców o to, aby przekazali wszystkie swoje zastrzeżenia dotyczące złego funkcjonowania prawa w tym zakresie i uczynię wszystko, żeby jak najszybciej zostały tam te braki uzupełnione. Ludzie nie mogą żyć w hałasie, w smrodzie, w kurzu, ponieważ to jest ich miejsce na ziemi i mają prawo żyć w zdrowym, czystym środowisku. To nie jest problem tylko tych mieszkańców. Oczywiście nie, dlatego że budowane są cały czas nowe drogi szybkiego ruchu, choćby u nas droga ekspresowa S19. No i mieszkańcy właśnie sąsiadujący z tą drogą obawiają się, że też nie będą mieć tych ekranów i takie sygnały mam od państwa, takie sygnały mam ze Stobiernej, mam taki sygnał od pani z Gwizdaja koło Przeworska, której część gospodarstwa ma być zabrana pod budowę łącznika z drogą, z autostradą A4 i ona już wie, że w planie właśnie nie ma ekranu i bardzo się niepokoi, też liczy na zmianę tych przepisów. Dziękuję za tę informację.